Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Cześć, nazywam się Patrycja Mieliszewska i zapraszam Was na kolejny odcinek Weszło Sportu. Weszło! Moja przygoda z shorttrackiem rozpoczęła się w klasie podstawowej. Już dokładnie nie pamiętam, czy to trzecia, czy to czwarta była, ale pamiętam, że w wakacje dostałam rolki od mojej babci i bardzo lubiłam jeździć na rolkach. Zobaczyłam też, że są zapisy do szkółki łyżwiarskiej. Latem jeździli na rolkach, zimą na łyżwach, no i tak jedno pociągnęło drugie. Lubiłam się ścigać, lubiłam chyba prędkość. Dalej jakoś to szło. Wiadomo, że przyszły pierwsze sukcesy i medale. I tak myślę, że to jakoś zaczęło się samo nakręcać. Najbardziej w sumie wspominam mój pierwszy medal w ogóle, jaki zdobyłam. Był on akurat zdobyty na krótkich łyżwach, ale do tej pory pamiętam, że był to brązowy medal na takiej białej szarfie. Pamiętam też, że do tej pory pierwszy złoty medal. I to są takie wspomnienia, których się nie wymarzę, do których wracam, kiedy jest mi ciężko, bo to mi przypomina, dlaczego zaczęłam, dlaczego tak było fajnie, dlaczego chciałam to dalej kontynuować. No i pierwsze takie poważne sukcesy na arenie międzynarodowej, czyli szóste miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów na 500 metrów, zdobywanie medali międzynarodowych. Zawsze wtedy sobie stawiałam coraz wyżej poprzeczkę, że chciałam jeździć w lepszej grupie, z lepszym trenerem, z lepszymi zawodnikami i ścigać się z tą światową czołówką. I tak dzięki temu, jak sobie stawiałam cele, znalazłam się w miejscu, w jakim jestem. Więc jest wiele czynników, które wpłynęły na to, że zostałam tutaj. Na pewno to, że mogłam się rozwijać, że wciąż się rozwijałam, bo teraz, jak sobie o tym myślę, to ten progres był takim głównym czynnikiem, dla którego zostałam. Typowy dzień sportowca, zawodnika short tracku wygląda tak, że trenujemy dwa razy dziennie. Bardzo często w tygodniu zdarza się tak, że to jest dwa razy dziennie trening na lodzie, czyli rano trenujemy od 1,5 do 2 godzin na samym lodzie, doliczając do tego godzinę rozgrzewki. No i powiedzmy, zależy kto ile potrzebuje po samym treningu, po to, żeby przygotować ciało do regeneracji. Dalej jest obiad, drzemka, która nie jest taką zwykłą drzemką, bo po prostu chce się spać, tylko to jest wszystko w ramach regeneracji, to zawsze jest po coś. I kolejny trening, i to zależy, czy to jest siłownia, czy to jest trening na sucho, czy to jest rower, czy to też jest czasami wolne popołudnie, które właśnie też służy temu, aby przygotować się do kolejnego treningu. Białostocki obiekt to jest miejsce, w którym ja zaczynałam. To jest miejsce, w którym ja się zawsze dobrze czuję. Ja pamiętam jeszcze, jak to lodowisko nie miało ścian, kiedy były tylko 3 ściany, kiedy było zimno. Teraz jest to pełnowymiarowy obiekt, na którym my możemy trenować jako kadra, ale jest też dużo zawodników młodszych ze szkół, z klubów, które przychodzą tutaj i trenują od najmłodszego. I tak sobie myślę, że miałam dużo szczęścia, że tutaj trafiłam, bo to jest największy klub w Polsce. Ja lubię tutaj wracać. Tutaj się czuję dobrze, mimo tego, że jest zimno. Lód mi odpowiada, atmosfera mi tutaj odpowiada i zawsze, zawsze z radością tutaj wracam. Najchętniej zabrałabym autokar takich dzieci na jakieś zawody międzynarodowe, czy też na zawody krajowe, gdzie już poziom z roku na rok jest coraz wyższy, aby na żywo zobaczyli, na czym polega dyscyplina, jaka to jest prędkość, jak się wyprzedza, że też są upadki, że czasami jest groźnie, ale że tak naprawdę do samego końca, do przekroczenia linii mety nie wiadomo, kto wygra, że to jest sport wymagający, ale nie zamieniłabym go na żaden inny. Bycie w programie Szóstka z Lotto to dla mnie wielkie wyróżnienie. Traktuję to jako współpracę, jako wymianę doświadczeń, jako coś,
czego możemy się nauczyć, czyli ja mogę się nauczyć od Lotto. Poznaję jakieś kulisy całej firmy. Mogłam być na stażu w białostockim Lotto. To było coś niesamowitego, coś, co pozwoliło mi właśnie zobaczyć zaplecze firmy. Ja ze swojej strony staram się robić jak najlepszą reklamę, jaką mogę, poprzez wyniki, które osiągam. Wsparcie, które otrzymuję, daje mi spokój, daje mi możliwość przygotowywania się, daje mi możliwość ryzykowania, w takim sensie, że okej, spróbujmy w tym temacie zrobić coś więcej, żeby to przyniosło jeszcze lepszy efekt. Czuję się bezpieczna z tym, że mogę pójść krok dalej, mogę się dalej realizować, mogę mimo mojego wieku w tym sporcie, mogę wciąż pchnąć siebie dalej i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A jednak wydaje mi się, że w sporcie to jest ważne, aby pchnąć się dalej, bo gdzieś tam po tej drugiej stronie właśnie czekają wyniki. Gdyby tak porównać short track do długiego toru, no to oprócz tego, że jeździmy na łyżwach, które i tak się różnią, pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że długi tor jest na dużej hali i tam jest 400 metrów. Short track to jest normalne hokejowe lodowisko i tor jest wyznaczony poprzez klocki. Kółko ma 112 metrów. Kolejną różnicą jest to, że my cały czas jeździmy w kaskach. Kolejno idąc kombinezon mamy bez czepka, ponieważ mamy kask, który nas chroni. Dalej jeździmy w rękawiczkach nieprzecinalnych. Do tego są paluszki, które pomagają nam podczas podpierania się, kiedy jeździmy po wirażu z dużą prędkością. To się nazywa wykładaniem. Dodatkowo, tak, jak kombinezon, kombinezon musi być z wstawkami nieprzecinalnymi, co znaczy, że kiedy padamy, są ostre łyżwy, padamy w parę osób zazwyczaj, po prostu to nas chroni przed ewentualnym pocięciem. Dalej, jeżeli chodzi o łyżwy, nasze łyżwy są troszeczkę wyższe niż na długim torze, bo praktycznie zachodzą aż za samą kostkę. Są sztywniejsze. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą płozę, nasza płoza się nie odrywa. Na długim torze jest klapa, która się odrywa i pozwala im jechać dłużej, ponieważ mają większe okrążenie. U nas to by było zbyt niebezpieczne, ponieważ podczas biegów jeździmy od 4 do 8 osób nawet, a nawet więcej, bo do 16, kiedy jeździmy w sztafecie. Więc no, to by było bardzo niebezpieczne. Jeżeli chodzi o dystanse w short tracku, indywidualnie jeździmy 500 metrów, 1000 metrów, 1500 metrów. Superfinał 3000 na imprezach mistrzowskich. Dodatkowo jeździmy dwie sztafety. Sztafeta mix, dwie kobiety, dwóch mężczyzn i sztafeta kobiet 3000 metrów, sztafeta mężczyzn 5000 metrów. Przed każdym treningiem zawodnik ma swoją maszynkę. Ma też swoje kamienie. Wkładamy je do środka i ostrzymy kamieniem. Ważne jest też to, żeby wypolerować tą płozę, żeby ona się super ślizgała po lodzie. To jest dosyć taka, jeżeli chodzi o short track, kłopotliwa sytuacja, ponieważ podczas startów często uderzamy się tymi płozami. Dlatego też każdy zawodnik ma w zapasie przynajmniej jedną parę zapasową. Jeżeli coś się dzieje, jest przerywany bieg, podjeżdżamy do trenera. Trener nam zmienia szybko płozę, więc tak naprawdę 2-3 pary płuc musimy mieć objeżdżone, takie, żeby to nie były tak, że wchodzę i za bardzo nie wiem, jak na tym jechać. No to są takie dodatkowe rzeczy, które ułatwiają nam. No i wiadomo też, różne są lody na różnych lodowiskach. Czasami lód jest brudny, więc też jeżeli ta płoza się stępi, nie ma czasu między jednym a drugim biegiem, żeby ją naostrzyć, więc wtedy łatwiej jest ją po prostu zmienić. Jeżeli chodzi o wypadki w short tracku, to jest sytuacja no, taka, z którą zawodnik wychodząc na lód musi się w pewnym sensie pogodzić. Przez to, że to jest tak kontaktowy sport, dochodzi do upadków, szczególnie gdy ta chęć przejścia do kolejnej rundy, chęć zdobycia medalu jest bardzo duża. No, oprócz mnie na lodzie są jeszcze inne zawodniczki, które chcą tak samo jak ja. Więc wiadomo, że dochodzi do różnych sytuacji. Ja w swojej karierze miałam wstrząśnienie mózgu, miałam połamaną nogę. To były trudne chwile, natomiast to nigdy mnie nie zatrzymało przed tym, żeby dalej trenować. I jakby, tak jak już kiedyś powiedziałam, że ja chcę zakończyć swoją karierę tak, jak ja chcę, nie tak, jak chciała moja kontuzja, załóżmy, która przedłużała się, która trwała bardzo długo. Patrząc na moją karierę, rzeczywiście miałam takie momenty, w których
w których chciałam skończyć. To są trudne momenty, bo zawodnik nigdy nie jest na to przygotowany. Natomiast zawsze sobie myślałam, że to się dzieje po coś. Ten trudny moment zdarzy się każdemu zawodnikowi i że po prostu muszę to przetrwać. Miałam wtedy wokół siebie dobrych ludzi, którzy próbowali mnie wspierać na tyle, ile mogli. Natomiast ostateczną decyzję zawsze ja podejmuję, czy chcę dalej trenować, czy nie. I zawsze miałam takie poczucie, że jeszcze można coś zrobić i w sumie to mnie zawsze trzymało przy tym, że okej, jeszcze spróbujmy w tej dziedzinie coś poprawić, może to da progres na całokształt, więc tak, były trudne momenty, z wiekiem tych momentów jest więcej, natomiast też bardzo dużo jest tych momentów, w których sobie myślę, że wow, dalej tutaj jesteś, dalej to robisz, dalej dobrze to robisz, także wydaje mi się, że koniec końców mimo wszystko będę pamiętać te dobre momenty. Moje zawodowe cele na ten moment to jest przygotowanie do kwalifikacji olimpijskich, które już za pół roku. I wiadomo, główna impreza to Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Myślę, że to by było świetne zwieńczenie mojej przygody ze sportem. Bardzo bym chciała tam pojechać, bardzo bym chciała przede wszystkim jeździć dobrze, być zadowolona sama z siebie, robić ten progres, który jest bardzo ważny. I myślę, że za tym wszystkim pójdą wyniki. Patrząc na to, jak do tej pory się przygotowywałam, mając taki spokój właśnie, takie zaplecze, takie wsparcie, jakie właśnie w tym momencie mam, to zawsze przekładało się na lepszy wynik, więc staram się odwrócić tą sytuację. Nie myśleć o konkretnych medalach, o konkretnych miejscach, tylko bardziej skupić się na tym, żeby czerpać przyjemność z jazdy i żeby widzieć ten progres. To jest dla mnie najważniejsze. Już za chwilę zaczynamy przygotowania do sezonu zimowego. Nasze przygotowania trwają wiele miesięcy. Muszę teraz troszeczkę zresetować głowę i przygotować się na ciężki okres. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.